Kiedy żołnierze wroga wyskakują z lasu, zwierzchnik Wallace'a, porucznik William Meadow, wie, że jego ludzie potrzebują wsparcia. Wzywa pluton moździerzy kaliber 81 mm. Moździerz kaliber 81 mm powstał, żeby zapewniać wsparcie ogniowe piechocie. Waży ponad 60 kg i składa się z lufy, dwójnogu i podstawy. Wystrzeliwuje do 35 pocisków na minutę na maksymalną odległość 3 km. Zaletą tego moździerza jest zakres ustawień lufy. Od 40 do 90 stopni. Prawie pionowo i poziomo. To ważne wsparcie dla Amerykanów na skarpie. Porucznik John Cooper zajmuje pozycję blisko linii frontu. Będzie kierował moździerzowym ostrzałem. Dobry obserwator to najpotężniejsza broń w walce małych jednostek. Ktoś taki jak Cooper, wyszkolony, zaradny i z dobrą łącznością, może poważnie zaszkodzić wrogowi. Gdybym był Niemcem, jego pierwszego chciałbym zabić. Cele namierzone. Moździerze rozpoczynają ostrzał. Celny ogień studzi zapał Niemców. Na razie. Obersturmbannführer Max Hansen obserwuje porażkę swojej piechoty. Hansen jest zirytowany amerykańskim oporem. Sądził, że to lekko uzbrojony przeciwnik, którego łatwo pokona. Hansen nakazuje grenadierom pancernym sformować szyk bojowy. Z wozami bojowymi i artylerią samobieżną. Tak używa się piechoty i wozów pancernych. Piechota likwiduje wroga z małej odległości. Pojazdy pancerne wykorzystują sytuację. And the armored vehicles are there to exploit the situation.